Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Kilka ruchów nożyczek i nowy wizerunek na Dzień Kobiet gotowy. Jak Ci się Twoja nowa fryzura podoba? Bardzo. Myślałam, że będą trochę krótsze, ale tak mi się też podoba. W tym przypadku nowa fryzura to nie tylko walory estetyczne, ale także szczytny cel. Paulina jest jedną z osób, które zdecydowały się wziąć udział w odbywającej się dziś w Chorzowie akcji Daj Włos Dziewczyny dla Dziewczyn. Termin świetnie się wpisuje w akcję, bo jakkolwiek cały rok staramy się pomagać jako koło wolontariatu wszystkim osobom, to w Dzień Kobiet oczywiście musimy pomóc dziewczynom i kobietom. Robimy to po to, aby pomóc dziewczynom, kobietom po chorobie onkologicznej, które przyczyn takich właśnie, że chorowały, straciły włosy. Chcemy dla nich zrobić peruki z włosów naturalnych i przekazać dla Fundacji Rock and Roll. Peruki z naturalnych włosów są drogie, więc nie każdą z pań w trakcie chemioterapii na nie stać. Stąd pomysł na akcję. By jednak móc oddać włosy, trzeba spełnić kilka warunków. Na pewno muszą być najlepiej naturalne, ewentualnie farbowane, nierozjaśniane. Im zdrowsze, tym lepsze. Minimum 25 cm. Chętnie dłuższe, dlatego że na taką perukę no, tych warkoczy musi być i sporo, i długość musi być odpowiednia, żeby pomóc jak największej liczbie kobietom. Na pomaganie zdecydowało się ponad 30 osób, w większości dziewczynki i panie, chociaż pana także w tym gronie nie zabrakło. Nie będzie żalu po włosach, naprawdę. To jest nasz szczytny cel i ja się z tego cieszę, że ktoś się dostanie. Chciałam po prostu pomóc chorym osobom. To ważne, żeby pomagać? Tak. Czego? No bo potem dobre może do nas wrócić. Jeden problem z głowy na pewno spadł. Ułożenie fryzury z krótkich włosów z pewnością zajmie mniej czasu.